Dzisiejszy odcinek jest ostatecznym odcinkiem, kiedy opętany Patryk będzie opętany, ponieważ mam naprawdę dużo przedmiotów, które mam nadzieję, że mu pomogą i tym razem musimy go tak zwane, no, odpętać. Jak to się mówi na opętaną osobę, jak przestaje być opętana? Jest chyba odpętana, no nie mam pojęcia, widzowie. W każdym razie mam nadzieję, że będzie w końcu normalny, a wy, widzowie, nie zapomnijcie o łapeczce i subskrypcji na tym kanale, jeżeli spodoba wam się ten odcineczek i my zaczynamy, ponieważ jeżeli dzisiaj nie odpętamy tego Patryka, czy nie przywrócimy mu go normalności, tak jak jest teraz, to widzowie, on pójdzie do więzienia. Ja sobie to dzisiaj postanowiłem, że pójdzie do więzienia na pewno, więc idziemy do Patryka i na razie jest normalny, bo jest dzień, ale widzowie, ten dzień się kończy i za chwilę ten Patryk nie będzie normalny, on będzie opętany. Patryku, Patryku, co się z tobą dzieje? Patryku, co, no, co tam? Jest, nie, 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 słuchaj, co jest z tobą, słuchaj, bo ty naprawdę zachowujesz się źle i to już jest wiadome, już nawet nie musisz tego ukrywać, słuchaj, to jest po prostu jakaś kompletna tragedia, to co ty tutaj robisz, to co ale ty Patryku, robisz... czy ja jestem zły? Słuchaj, jesteś bardzo zły. Aha, właśnie, tak swoją drogą, ten most, który zniszczyłeś, to ja naprawiłem, ale nie może tak być. Jaki to... most? No jaki, aha, nie most, tylko ten mur, o, mur jest cały naprawiony, widzowie, ale Patryku, nie może tak być. Widzisz, jakie jest to słońce, to słońce schodzi na sam dół i ty zaraz będziesz mega, ale to mega co? Zły. Będziesz zły. Na pewno nie. Jak nie, nie, nie. Słuchaj, Patryku, dlatego dzisiaj postanowiłem, że cię zamienię. Dzisiaj zrobię wszystko, żebyś był normalnym Patrykiem, takim pięknym, różowiutkim Patrykiem, jaki jesteś teraz i wiesz co, nie pójdziesz wtedy do więzienia. Jeżeli dzisiaj nam się nie uda, to pójdziesz do więzienia, ja sobie tutaj przyrzekłem, bo tak być nie może. Ty, Patryk, chcesz nam rozwalić całe Palionowo. Powrotem. Więc uwaga, czekaj, zaraz się robi noc. Chwila, gdzie ja cię mogę zamknąć? Mam dużo... Dobra, wiesz co? Zamykam cię szybko, czekaj, zamknę cię, chodź tu, raz, dwa, trzy, dawaj do środka, o, dobra, zamknęliśmy, widzowie, Patryka, i teraz, chwila, poczekaj, muszę sprawdzić, dobra, słońce jeszcze zachodzi, ale zaraz będzie noc, widzowie, ten Patryk, dobra, na razie Patryk jest normalny, Patryku, spokojnie, czekajcie, muszę go jakoś zalepić, no, nie, przepraszam, muszę to zrobić, proszę, uwolnij mnie, czekajcie, słońce już zachodzi, o nie, dobra, Patryk się stanie zły, nie, Patryk, tak być nie może, słuchaj, zaraz będzie noc, już jest noc, tak naprawdę. Patryku, ty się zaraz zamienisz, ja na to nie pozwolę. Czekaj, jak cię można... Nic się nie dzieje. Jak się nic nie dzieje? Słuchaj, o nie, już jest księżyc, no nie, już jest ciemno, już jest... Dobra, najgorzej na świecie. Patryku, wszystko z tobą w porządku? No nie, zobaczcie na to! No i nie, widzicie to, Patryk, znowu. Ja ostatni raz dzisiaj chcę widzieć takiego Patryka złego. Co to ma być? Patryk, on jest na razie uwięziony, czekajcie, może... Nie możemy go wyciągnąć, czekaj, on nie może tego mieć, szybko, trzeba go zamknąć, nie wyszedł z tego, no ja nie mogę, musimy coś zrobić, no nie, co ty robisz, Patryk, ogarnij się, uspokój się, ty kurde, o nie, on idzie na zewnątrz, chwila, mam jakąś sieć tutaj, może go złapiemy, widzowie, tą sieć naprawdę musiałem, kurde, poszukać w kopalni, zostaw to, Patryk, chwila, o nie, sam siebie na sieć wrzuciłem, musimy go zamknąć w sieci i szybko może w gąbkę go zamkniemy. Czekajcie. O ty, dobra, chwila. Musimy go wrzucić, wrzućmy go tutaj. A masz ty szamanie jeden. Nie wiem kim ty. O, dobra. Jest wrzucony, dobra, Patryk jest wrzucony. Teraz, on się wkurzył. O nie, czekaj, Patryku, sorry. Musisz tutaj zostać, czekajcie. Co może mu zrobić? Patrzcie, gąbkę. Mam pomysł, nie, dzwon. W dzwona będziemy walić, szybko, widzowie. W dzwona mu powalimy tutaj. O, uwaga, ale nie ma Minecrafta włączonego. O, halo, o, dobra, nawalimy mu dzwona. O nie, co się z nim dzieje? Jaki on jest w ogóle? Nie, no on jest przerażający. Ja nie mogę, dobra, nie, ten zwalenie dzwona nie działa. Czekajcie, a może gąbka, patrzcie, gąbka, może mu przypomni SpongeBoba. Coś tam ze SpongeBobem może będzie myślał. Patrzcie, zamkniemy go. Czy coś wyda jakiś dźwięk? Uwaga, ej, jest cicho teraz. To chyba działa. Czyli działa warda na pura PNT. Ej, co? SpongeBob. On powiedział jakiś SpongeBob, co to? Co to jest z tym Patrykiem? Co? Co jest? Ej, dobra. Na górę. Jaką górę? Ej, dobra, słyszycie to? W prawo. Na górę, potem w prawo? Ja się boję tego Patryka. Ja nie mogę, jaki on jest straszny. Nie, dobra, wiecie co? To jest zły pomysł. O nie, on to zaczyna niszczyć. Czekajcie, może ciasto udamy. O, ale smaczne ciasto. Płotki. Patryku, ciasto. Nie, to nie działa, widzowie. To ciasto chyba nie działa. On jest mega wkurzony. O, ja nie mogę. Może złote jabłko? Nie, zniszczył to ciasto. On go nawet nie zjadł. On ucieka. On ucieka. Nie możemy pozwolić na to, żeby uciec. Nie. On ucieka w ogóle elytrą. O, czesz ty, kurde. Ja ci dam. Patryk, wracaj tu. Patryk. No nie, ja powiedziałem sobie ostatni raz, ja nie będę z nim latać. Co on chce? Nie, dobra, on chce wejść do tego portalu. Co on robi? Nie, niech on nie wchodzi. Nie. Patryk nie może wejść do tego portalu. Co on robi? To jest portal
portal do nieba niby. Nie, czekajcie. Stop. Co on robi? Ej, dobra, nie, Patryk, czekajcie, muszę go jakoś uspokoić. Co on robi? On skacze se normalnie, no nie, on zaraz przywali głową w dół, dobra, nie przywalił jakoś, ale widzowie, to jest, ja go muszę jakoś uspokoić, czekajcie, jakąś pułapkę na niego muszę zrobić, jaką pułapkę, ja mam taki pomysł, jest taka fajna pułapka, widzowie, mam elytrę, dobra, robimy coś takiego, patrzcie na to, to może się udać, robimy tak, pyk, robimy, czekajcie, pyk, chwila, żeby to było otwarte, pyk, robimy tak, uwaga, cyk, robimy tutaj, i uwaga, czekajcie, ja wejdę tu, o, dobra, prawie się zamyka, tylko nie tak jak chciałem, chwila, z tej strony musimy zrobić tak, pyk, i teraz tutaj, i teraz z tej strony, i zobaczcie, to jest pułapka, bum, nie wychodzi, ojoj, czekajcie, zła strona, ej, tu, gdzieś to jest ten Patryk, nie działa cały czas, czemu to nie działa, tak, o, dobra, działa, teraz, dobra, teraz to jest idealna pułapka, widzowie, na Patryka, która naprawdę dobrze zadziała, tylko teraz, czekajcie, musimy go jeszcze jakoś tak zamknąć, o, może w ten sposób, dobra, to będzie dobre, i gdzie jest Patryk, ej, ja go, on podpala tego, SpongeBoba, nie, zostaw, to kurde, ty, Patryku, musimy go zamknąć, widzowie. Musimy go zamknąć, bo on jakieś naprawdę odprawia różne rzeczy niefajne. Ja też mam tutaj to. Mam też jakąś w ogóle różową pochodnię. Ej, dobra, niech on wejdzie do tego. Jak go mogę zwabić tutaj? Może gąbką? Może czekajcie, może gąbką nam się uda go zwabić? O, ty, chodź tu, dawaj do gąbki. O, dobra, kopnąłem go, super. Teraz czekajcie, teraz musimy mu tutaj dać. Teraz dajmy mu tutaj, coś takiego. Dajmy mu trzy pochodnie z każdej strony. Może go jakoś uda się, okej, odczarować. Uwaga, pochodnie. I uwaga, o, ty zombiaku, nie przestań nam przeszkadzać. Coś się dzieje? Ej, nie wiem, czy to się dzieje. Dobra, czekajcie, o, co on mówi? Dobra, czekajcie, raz, dwa. Dobra, jest przygnieciony, nie jest przygnieciony. O nie, on zaraz stąd wyjdzie. On w ogóle może jakieś, w ogóle tutaj sztuczki robić, żeby on wyszedł. Nie, dobra, nie pozwolimy mu wyjść. On musi być tu zamknięty, zobaczcie. No i teraz nie może skakać i teraz jest lepiej. Musimy tylko cały czas, widzowie, o nie, musimy cały czas stawiać tą gąbkę. Cały czas gąbkę musimy stawiać. Nie ma obsydianu, czemu nie wziął obsydu? Może jakiś ogień jeszcze tutaj, ogień zrobimy mu tutaj. Cyk, cyk, może on się odczaruje wtedy. Nie, niech nie wychodzi. Nie może wyjść. Co mam jeszcze jakiś tutaj? Mam taki ogień specjalny, coś takiego. Nie, Patryk! Nie wychodź stąd, on musi być zamknięty. Może szybko jakaś żelazna krata. Dajcie żelazne kraty tutaj. Nie zdążę zrobić tutaj tego przejścia. O ty kurde, Patryku, nie wychodź stąd. Dobra, ja mu każę, nie mogą wyjść tutaj. Zrobimy tak, kratami go będziemy zamykać. On będzie, o co on robi? Dobra, on w ogóle tutaj leży. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale widzowie, nie podoba mi się to. Może, wiecie co, jest taki jeszcze jeden pokój. Ja tu zostawię na razie Patryka. Jak on stąd wyjdzie, to będzie dobrze. Widzowie, jest taki pokój, w którym on naprawdę robił złe rzeczy SpongeBobowi. On zamyka SpongeBoba i to jest ten pokój tutaj. Czekajcie, to trzeba zniszczyć. A, proszę to zniszczyć! Czemu nie mogę tego zniszczyć? Dobra, znisz to! Zniszczyć to trzeba! Dobra, tutaj. Idziemy na dół i zobaczcie, co tutaj jest. Ja nie mogę. W tym miejscu był właśnie przytrzymywany SpongeBob i w takim razie, wydaje mi się, mam w ogóle wędkę. Mogę go złapać na wędkę. Ty, może wędka, może jakoś uda mi się go tutaj przyciągnąć tą wędką. Nie wiem, czy to się uda, ale widzowie, musimy tutaj wejść, musimy tego Patryka tutaj sprowadzić. Przetestujemy, zobaczymy, czy Patryk może jak użyje właśnie tego pokoju, gdzie właśnie torturował tego SpongeBoba, to właśnie może on się stanie normalny teraz. Zobaczcie, on się, dobra, nie rusza się, jest w tym miejscu, może to jest jakaś klatka specjalna, jak to wygląda, że może on nie może z tego wyjść. Nie wiem, widzowie, ale wiecie co, zaryzykujemy, wezmę go na wędkę. Dobra, jest Patryk na wędce, czekajcie, chyba jest, czekajcie. A jak zrobię tak? Nie, za wędce! Dobra, teraz jest na wędce! Dobra, o, chodź tu, ty, Patryk! Chodź tu, dobra, rzucamy go na wędkę! Dobra, jesteśmy na wędce! Nie wiem, czy to coś da? O nie jest na wędce! Teraz jest za wędce! Dobra, co on? Czemu on fajerwerki zużywa? No nie, Patryk, co ty odwalasz? Dobra, chodź tu, Patryk! Ja mu może jakimś, o nie, może jakimś jego tym, jego z językiem może uda się mi porozumieć, jakieś ekes! Chodź tu, Patryk! Ty kurde, on się mnie nie słucha, wiecie co? A może, czekajcie, co go może zwabić? No ta gąbka byłaby najlepsza, a może coś, może jakiś redstone. Ja tam widziałem w tym redstone jakiś, w tej bazie jego, nie? Tam, gdzie był przytrzymywany SpongeBob. Weźmy może redstone'a, może to coś da? O, ty leci za redstone'em! Ej, serio? Czy nie leci za redstone'em? W ogóle, nie, dobra, nie wiem, widzowie, co to jest. Ja postawię tego redstone'a, może się nam uda go tutaj przynieść. O, tutaj w tym miejscu, dawajcie, postawimy tutaj redstone'a, bo tu też jest redstone, zobaczcie. Nie ma tu redstone'a. Wydawało mi się, jakby było. Dobra, o kurde, tu jest nawet odpalony ten redstone, coś takiego. Takie właśnie ślady zrobimy czerwone. Czy on przez te ślady przejdzie? To jest dobre pytanie. Jest to, ja się boję tej twarzy. Dobra, nie, może go złapiemy na wędkę. Chodź tu. Nie, on podpala w ogóle to wszystko. I co się dzieje? Ale czy on tutaj zejdzie? Dobra, ja go chcę zamknąć. I żeby on przetestował swojej własnej broni. O ty, co on robi? Dobra, chodź tu. Nie. O, muszę go na wędkę, widzowie, złapać. Złapię go na wędkę. Chodź tu. No nie, co on robi? Co on odwala? Szybko, tutaj w tym miejscu. Może tutaj wejdziemy. Tutaj. O, dobra, chodź tu. O nie, zamknąłem się sam. O, dobra. Chodź tu, Patryk.
Ej, nie, zamknął mnie! Ej, Patryk mnie zamknął! Dobra, chodź, o ty, oberwał, dobra, oberwał, wrzuciłem go tam i co jest, dobra? Patryk, ogarnij się! Uspokój się! Słyszysz mnie? Masz być normalny, piękny Patryk, różowiutki, a nie taki... No nie, widzowie, on chce... Ja mu nie pozwolę wyjść. On rozwala to! On chce to zjeść, do... Nie, widzowie, nie podoba mi się to. Węgiel wyrzuca, skąd on ma węgiel? A ja mam ostatnie użycie tej właśnie wędki. Nie, zostaw to, Patryku, nie możesz, masz tutaj zostać w tej wodzie, dopóki ty nie staniesz się normalny, bo jak będzie inaczej, to będziemy cię musieli do więzienia inaczej wsadzić, rozumiesz to? Nie ma po prostu innej opcji, no sorry. Nie, czekajcie, może go trzeba do lawy wrzucić, ale wtedy my go zabijemy, nie? Przecież to będzie koniec, nie wiem, widzowie, w ogóle on jakiś taki, no, dobra, chodź tu na wędkę. No nie, on się w ogóle mnie nie słucha, w ogóle chodzi gdzie chce. Nie, dobra, widzowie, wiecie co? Chodź tu, nie, no, nie da się, widzowie, wiecie co? Ja mam dosyć. Ja nie mogę, co on robi, dobra, wiesz co? Patryku, co on robi, widzowie, wiecie co? Ja go tutaj zamykam, niech on tutaj w ogóle nie wyjdzie stąd. Zrobimy mu taką klatkę na razie. O, coś takiego. Nie, to jest idealna klatka. Zobaczcie, no nie wyjdzie stąd. Czy wyjdzie stąd? Nie wyjdzie, nie da się wejść. Ja jeszcze zrobię na wszelki wypadek takie przejście. O ty kurde, ty Patryku, tylko spróbuj wyjść i zobaczymy, widzowie, czy może jest dzień. Jeżeli faktycznie będzie dzień, to nie wiem, to może jeszcze tam przyjdę do tego Patryka. Jak nie będzie dnia, no to nie przyjdę do Patryka. Uwaga. Ej, czekajcie, jest słońce akurat wychodzi. Widzicie, tam jest słońce i wtedy Patryk będzie normalny, tak? Oczywiście, jak ja sobie zejdę na dół. Nie uwierzę w to. Uwaga, czekajcie. Zechodzimy. Ja nie mogę. Widzowie, jeżeli Patryk będzie normalny, to ja mam dosyć. Będziemy musieli przejść do najgorszej rzeczy. Patryku, halo? Jesteś tutaj? Ej, nie widzę go. Gdzie on jest? Patryk, halo, jesteś tutaj. Przecież ty jesteś... Nie macie tutaj? Ej, czekajcie, wejdźmy tutaj. Ja się boję trochę. Halo? Patryku, jesteś tutaj? Ej, nie ma go tutaj? Czemu go tutaj nie ma? Ej, co się stało? Patryk, może tutaj będzie? Nie ma go, nie widzę go. Ale słyszę, gdzie on jest? Gdzie on się ukrył? Ej, Patryk, gdzie jesteś? Jestem na dole, no jest na serwerze, a ja go nie widzę. Słyszę, jakbyś spał chyba. Gdzie on jest? On jest, jak on się prze... Co? Jak on przyszedł tutaj na górę? Ej, dobra, czekajcie, to jest coś złego, to jest złego. Patryk, halo! Ej, co się z tobą stało? Zyku, nie, dobra. Siema. Nie da się, Patryku, ty jesteś bardziej... Co to jest? Nie, ty nie wiesz, co to jest, zobacz, co tu jest na dole, co my robiliśmy, nie pamiętasz tego? Co my robiliśmy, nie pamiętasz? Co robiliśmy? O ty kurde, co ty robiłeś? Ty się zamieniałeś w opętanego Patryka. Co to jest? Nie, Zyku. Wiesz co, Patryku, tak być nie może, ja robię tak, ja to robię znowu tak. Znowu ja? Tak, to ty, i wiesz co, i dzisiaj postanowiłem, ja już nie chcę się z tobą użerać, mam dosyć po prostu. Co ty zrobiłeś? Mam dosyć takiego opętanego Patryka, muszę cię zamknąć i przygotuj się, ponieważ dzisiaj pójdziesz do więzienia. Bo tego jest za dużo. Ja powiem Palionowi i niestety nie ma po prostu dla ciebie ratunku. Jedyne co, może więzienie, nie wiem, przywróci ci rozum i będziesz normalny, ale tak się nie da po prostu, Patryk. Muszę po prostu wsadzić cię do więzienia, a na razie cię zabezpieczam. Naprawcie mnie w końcu, bo ja chcę normalnie jeść krabo-burgery. Weź tutaj, ale nie, łap to jedzonko, pajle jedzonka ci dam. Pajle masz upieczonych ziemniaków, 30 ci chyba dałem. Tego jest naprawdę dużo, więc słuchaj, Patryk, ja cię tutaj zostawiam, widzimy się za chwilę, jak pójdziesz do więzienia. Trzymaj się, Patryk, widzimy się później, musisz po prostu to przeżyć, cześć. Bo widzowie, ja nie wiem, czy będzie jakakolwiek ratunek na tego Patryka. To może się naprawdę źle skończyć na wszelki wypadek, żeby Patryk nie uciekł. Zrobimy tak, pyk, i zamykamy to tym, dobra. Widzowie, jeszcze przed tym zrobimy takie zamknięcie. Widzowie, musimy wsadzić Patryka do celi, ponieważ to, co on robi, jest naprawdę niebezpieczne i nie da się po prostu go uratować. Po prostu próbowałem wszystkiego, nie da się. On się zamienia, w nocy się zamienia, w dzień się też zamienia na dobrego Patryka. Nie wiem, czy nam się uda go uratować, ale mam nadzieję, że kiedyś Patryk będzie normalny. Nie zapomnijcie o łapeczce, subskrypcji. Widzimy się już jutro na kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, pa, pa!